Sprawdź tą historię, to było tak, w późnych wieczornych godzinach. Tam za zakrętu podjechało dwóch tajnych agentów. Rutynowa kontrola z odrobiną przesady. Ktoś ostro tutaj łamie zasady. Ten pierwszy pies, młody, wyszczekany, wyglądał jakby był czymś nieźle naćpany. Wczuł się w rolę, wszystkich wsadziłby za kratki. Już w szkole podstawowej ginęły mu kanapki. Nie miał własnego zdania, taka pizda życiowa. Nikt z rówieśników nie chciał się z nim kumplować. Obejrzał kilka filmów o superpolicjantach, złodziejach, gangsterach, koksie, blantach. Znalazł misję życia, będzie świat ratował. Ściga małolatów, co pod blokiem golą towar. Sam ze swoim partnerem ten sam wózek pcha, bo która mądra panna chciałaby psa. Czego chcesz, psie? Nie mamy o czym gadać. Szukasz głupiego, co będzie się spowiadać? Nic się nie dowiesz, cisza jak makiem. Wsadź sobie głęboko swoją odznakę. Czego chcesz, psie? Nie mamy o czym gadać. Szukasz głupiego, co będzie się spowiadać? Nic się nie dowiesz, cisza jak makiem. Wsadź sobie głęboko swoją odznakę. Ten drugi z wąsem miał ojca ubeka. We krwi ma nienawiść do drugiego człowieka. To starszy pies, tak zwany negocjator. Za pasem kopyto, bryle a la Terminator. Kilka grubych spraw już ma na koncie. Pojmał starszą kobietę z mąką w Biedronce. Rozbił gang skejtów na ostrym joncie. Starych żuli z winem spisał na trójkącie. Po takich incydentach jest zły, zmęczony. Na progu baczność do dzieciaków i żony. 2-4 na dobę, służbista pierdolony. Pod koszulek w rosole, który był zasłony. Zajechany łeb z kilkunastoletnim stażem. Fuda, prochy idą razem z nim w parze. Nie jeden z nich osiągnął szczyt swoich marzeń. Został zwykłym dzieciem, bez duszy ochroniarzem. Czego chcesz, psie? Nie mamy o czym gadać. Szukasz głupiego, co będzie się spowiadać? Nic się nie dowiesz, cisza jak makiem. Wsadź sobie głęboko swoją odznakę. Czego chcesz, psie? Nie mamy o czym gadać. Szukasz głupiego, co będzie się spowiadać? Nic się nie dowiesz, cisza jak makiem. Wsadź sobie głęboko swoją odznakę. Z reguły jest tak, gdy podjadą dwa psy. Jeden to ten dobry, drugi to ten zły. Ten dobry cię wypuści, tylko powiedz coś więcej. Drugi dałby dożywocie, zjadł twoje serce. Mają za zadanie złych przestępców chwytać. Jeden umie pisać, drugi umie czytać. Zresztą obydwaj są żałośni. Puść to skurwielom w blokach na głośnik. Proszę jak chcesz, nie używam przenośni. Mówię prawdę.